Nazywam się Wojtek Herbetowski i z Jarkiem Potykiem. Trochę powiemy o tym, jak właśnie działamy w, na rzecz całej społeczności programistów, bo przede wszystkim obaj jesteśmy programistami i robimy to tak naprawdę i dla siebie i dla naszych kolegów po fachu. I tu jest część rzeczy, z którymi się do tej pory zajmowaliśmy nie wszystkimi razem, natomiast ja trochę wcześniej zacząłem to, mniej więcej 3-4 lata temu, całą tą moją wędrówkę przez społeczności od warszawskiej grupy użytkowników Java. Zaczęliśmy robić też kilka hackatonów warsztatów, a także całkiem sporą, taką zupełnie warsztatową konferencję Warsjawa, a później, o, o tym jeszcze w zasadzie już Tomek trochę też powiedział, założyliśmy na początku tego roku, na wiosnę, Mobile Warsaw, no i teraz takie trochę zwieńczenie też tej pracy w postaci Mobile Central Europe. Teraz pytanie w ogóle, po co te społeczności, tak? Co te, o, co, o co chodzi z tymi społecznościami, tak? Wszyscy wiemy, że jesteśmy w, w tym momencie w takim... Dość trudne dla pracodawcy i dla kogoś, kto chce zrobić swój własny biznes w momencie, że inżynierowie są strasznie poszukiwani. Tak? W Stanach, tam gdzie głównie nasi klienci są, jest w ogóle niemożliwe znalezienie inżyniera dobrego. A w Polsce jest dość podobnie i Tutaj trochę też odnosząc się do tego poprzednio, co, co ludzie z Senfina opowiadali, tak? najważniejsze jest, żeby mieć najlepszych ludzi, których możemy znaleźć i ludzi, którzy są e, naprawdę dobrzy, są samodzielnie myślący, potrafią stworzyć właśnie w takich agile'owych warunkach e, samoorganizujące się zespoły. Ludzie bardzo samodzielni w tym, co robią i kreatywni, tak? Żeby oni wymyślali, gdzie tam te upper y mogą być albo lower y i jak to rozwiązywać. Sami tego nie rozwiążemy, ci nasi wszyscy ludzie muszą to rozwiązać, tak? I dlatego, dlatego tak naprawdę, no to jest, to jest jakiś problem, który warto rozwiązać. Okej, okay, więc jak już jest... Tak ciężko e, znaleźć to, gdzie ludzie zaczynają przede wszystkim szukać pracowników. I pierwsze są takie zwykłe portale z ogłoszeniami, e, jak tam pracuj PL i, i, i może, nie wiem, ja znalazłem tak w ogóle swoją drugą pracę w życiu w ten sposób, że po prostu szukałem po ogłoszeniach. Natomiast teraz e, działając w community i widząc jak dużo jest naprawdę fajnych specjalistów, widzę, że żaden z nich nie zmienia pracy w ten sposób, że gdzieś tam znalazł sobie fajne ogłoszenie. Że głównie to jest dobre, ale dla początkujących, bo z tych ogłoszeń mało da się dowiedzieć, a jest ich na tyle dużo, że nie sposób jest wszystkie sprawdzić i pójść na wszystkie rozmowy kwalifikacyjne. A więc kolejnym takim krokiem są portale, portale typu Golden Line, który już tam gdzieś odchodzi może trochę do do Lamusa na rzecz LinkedIna, uderzają już na Githuba, uderzają gdzieś na Stack Overflow i szukają bezpośrednio ludzi, którzy zajmują się tym tematem, którym mieliby się przy ewentualnych projektach gdzieś tam zajmować. Ale to jest... Kilka sukcesów mamy z tego naprawdę, fajnych ludzi. Ale to wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, a teraz jeśli też nie do końca rozumiecie całą tą dziedzinę i nie jesteście w stanie ocenić tego, czy ktoś co tam pisze i robi jest bardzo sensowne, czy może nie do końca? No to właśnie też ludzie przychodzą, całe firmy przychodzą do community, szukać tych ludzi. Wiedzą, że jednak osoby, które biorą udział w tych konferencjach, wykładach, to są osoby, którym zależy na, na rozwoju i, i gdzieś tam bardzo chętnie od, od, od kilku lat ta współpraca się układa w ten sposób. Ok, to teraz z drugiej strony trochę patrząc, jak, jak my na to widzimy, chociaż programistów jest tutaj na tej sali bardzo mało. To wygląda to e, też w ten sposób, że, że po ogłoszeniu nie możemy się dowiedzieć żadnych tych, z tych rzeczy, na których nam zależy e, u pracodawców, prawie żadnych, tak? Możemy się dowiedzieć, że jest młody, rozwijający się zespół, perspektywiczne projekty, jakieś takie że f, 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 fajne e, teksty, natomiast takie zwykłe, przyziemne rzeczy, o których, e, na których nam zależy, czy będzie gdzie zaparkować rower i wziąć prysznic, czy dobrze płacą tam e, pracownikom, czy... Czy tyle, ile kto się wytarguje? Nie dowiemy się tak naprawdę z ogłoszenia ani na rozmowie kwalifikacyjnej, ale możemy się dowiedzieć od ludzi, którzy już tam pracują, od naszych znajomych, których poznajemy w community, z którymi organizujemy różne rzeczy i przy piwie wymieniamy się takimi informacjami z naszych firm, które. Jak dowiadujemy się też, czy to, co robimy, to jest na tyle ciekawe, że pozwoli nam się rozwijać, tak? czy to jest nowa, czy nowa technologia czy nie I, i, i też tego, czy to co robimy będzie widziane przez wielu innych ludzi, tak? dla programistów naprawdę ważne czy to, dla inżynierów jest, jest to, że, że to co stworzyli dużo rąk, dużo rąk weźmie w swoje ręce, że tak powiem, tak? dużo rąk będzie dotykało tego ekranu, który żeśmy zaprogramowali i tego wszystkiego właśnie można się dowiedzieć w Community, to co robi. Jak społeczność działa? Bo dla tych, którzy jakby nie działają nigdy w społeczności, a tylko pracują w, pra w swojej pracy, ja tak kiedyś robiłem, ja całkiem niedawno tak naprawdę zaangażowałem się w społeczności, głównie dzięki Wojtkowi, bo on nas do tego wszystkiego bardzo wciąga. Jak to działa, tak? Przede wszystkim no, nie, zamiast konkurencji, jak na tym rynku jest, jest współpraca. To, co zrobiliśmy z Future Mindem, to, co zrobiliśmy z Makoskopem razem, w, to, to, to są firmy, które w jakiś tam sposób, nie bezpośrednio, ale w jakiś sposób ze sobą konkurują, a, a tutaj współpracują razem ze sobą i dokładnie tak samo jest z ludźmi, którzy pracują w różnych firmach, tak? Spotykają się w community, współpracują, mimo tego, że są z zupełnie innych firm. Bardzo często to, co ludzie robią w community, to robi się po godzinach, tak? Przy czym nie jest to złe, tak? bo praca po godzinach jest zła tak? i to jest jasne dla wszystkich programistów. Tak? To człowiek nie jest efektywny wtedy, kiedy jest zmuszany do tego, żeby pracował więcej niż te 8 godzin dziennie. Natomiast w momencie, w którym robimy coś w nadgodzinach, tak jak na przykład teraz robimy Mobile Central Europe w nadgodzinach takich bardzo, bardzo, bardzo dużych, kiedy to jest twoje hobby, pasja, to zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inaczej się to odbiera. I tak jak teraz wszyscy uczestniczymy w tym wykładzie? Dokładnie. E Zamiast pracować, tak, czyli tworzyć coś, tak naprawdę w dużej, tw tworzyć jakieś, nie wiem, właśnie kawałek kodów, w community głównie ludzie dzielą się wiedzą. Tak? Czyli to, co robimy na Mobile Central Europe, gdzie przychodzą ludzie, którzy już coś zrobili i mówią o tym, jak to zrobili, jakie błędy popełnili, co, co tak naprawdę źle zrobili e, albo co zrobili dobrze. I, I tam jest tego całe mnóstwo, i właściwie to jest główny cel spotykania się ludzi. E, i jest jeszcze coś takiego, co, co u nas też widać, trochę też, też mówił o tym Tomek wcześniej, o, o tym, że ludzie, którzy zaczynają uczestniczyć w community, oni powoli z deweloperów stają się organizatorami. Tak? Oni widzą, że inni deweloperzy też mogą coś zorganizować, i oni sami zaczynają swoją pracę, pracę społeczności, pracę w ogóle w swojej firmie organizować lepiej, tak? uczestniczyć więcej w tym. Nie tylko kodować, ale też tworzyć to te, te oprogramowanie, ten projekt, tak? ten produkt, który. Który robi firma. Więc to, to jest to wszystko, co się dzieje w społeczności. Jak to wyglądało całkiem niedawno? Mamy bardzo dużo fajnych grup, tak, związanych, takich nie wiem, jak Google Developers Group, którzy generalnie zajmują się wszystkim i zawsze powtarzają, że nie są związani z żadną konkretną firmą. Do tego mamy grupy związane z konkretnymi technologiami, wszystko ma się naprawdę nieźle. Te grupy też przeżywają renesans w czasie tego boomu, ale była kompletna dziura na rynku mobilnym I, i, i zupełnie fajnie wskoczyliśmy w ten moment i ta grupa bardzo szybko zaskoczyła. I teraz, jeśli chodziło o same konferencje, też nie tylko spotkania tutaj w Warszawie, no to tutaj. Jest do tej pory bardzo dużo fajnych marek. Początkowo wypisaliśmy wszystkie, które znamy, ale nie zmieściło się na jednym slajdzie, małą czcionką. Natomiast po tych trzech kropeczkach widzicie Mobilization, które było dużo wcześniej, już jest, była w tym roku trzecia edycja konferencji dla, dla programistów, ale chcieliśmy zrobić coś trochę innego. Lubimy się z organizatorami chętnie się wspieramy nawzajem. Mobilization jest fajną konferencją, jeśli macie trochę studentów, osób początkujących w mobile, osób, które chcą. Zacząć gdzieś występować jako, jako prelegenci, natomiast też ciężej trochę zdobyć wiedzę, jeśli jest się już, ma się już te parę lat doświadczenia i nie do końca chcemy uczestniczyć też w wykładzie w kogoś, kto dopiero spróbował danej technologii. Dlatego robimy Mobile Central Europe. Staramy się ściągnąć tutaj speakerów, którzy generalnie. Nie, nie odwiedzają Polski zwykle, ale wydać dużo więcej, nie, nie jeden żeby rok, pojechać. Nie coś. jeden rok spędzili nad tym, żeby, żeby się rozwijać w tych dziedzinach. A, dobra, to tak naprawdę przejdziemy, bo już mamy końcówkę czasu. Dobra. To, to ja powiem trochę Dosłownie chwilę o tym. My się właśnie w Polsce jest sporo konferencji, które są takie w okolicy marketingu, mobilnego, w okolicy startupów, to Bardzo dużo spotkań, i konferencji w tym tej dziedzinie. Ale w Polsce było bardzo mało konferencji po kroju tych, które, o których ja tutaj napisałem. To są konferencje dla deweloperów, tak? Tam się mówi o tym, jak się koduje, w jaki tam, tam kod się pojawia w czasie prezentacji. Tam naprawdę ludzie mówią bardzo, o bardzo dużych szczegółach technicznych tego, co robią i w ten sposób dzielą się swoją wiedzą właśnie z takimi ludźmi. Devox największa konferencja deweloperska związana z Javą w Europie. Java One, no to Java w, to przez Oracle organizowana w Stanach. WWDC, Google, IO to są oczywiście konferencje Apple a i Google'a największe na świecie. I, I tak naprawdę to są, może, może zabrzmi to trochę nieskromnie, ale to są te konferencje, z którymi my się jakoś benchmarkuje, benchmarkujemy. Tak? To są konferencje, na których pojawiają się ci sami ludzie często. To są konferencje, na których właśnie mówi się o bardzo podobnych rzeczach i, i, i ludzie z podobnym doświadczeniem opowiadają. Nasza konferencja jest oczywiście troszkę mniejsza, odrobinkę, 400 osób planujemy, ale, w, ale jak na pierwszy, na pierwszy raz wydaje nam się, że naprawdę jesteś, jest, 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 jest super, że my jesteśmy w stanie się porównywać z takimi właśnie konferencjami. Teraz pytanie, czy warto, tak? Czy warto w ogóle angażować się w community i, i wysyłać ludzi na konferencje, czy, czy w ogóle uczestniczyć w tym? I to jest taki żarcik, który ostatnio krążył w internecie, tak? tak? Co, co robimy, jeżeli inwestujemy w swoich ludzi, a oni Odchodzą, no ale gorsza sytuacja, jeśli nie, nie inwestujemy w nich i oni zostają, tak? bo właśnie zostajemy wtedy z tymi ludźmi, którzy nie rozwijają się, tak? którzy nie potrafią nam pomóc w wejściu na coraz wyższy poziom tego, co robimy. Tak, to, to, tak. dla nas jest dla nas ta odpowiedź przez ostatnie 5 no, lat razem, znaczy w sumie razem trochę krócej, tak, ale 5 lat tworzymy polidę i przez ostatnie półtora roku, dwa lata, mniej więcej, dla nas to jest oczywiste, że, że ta odpowiedź na dole jest, jest po prostu dużo straszniejsza. Tak, niż, niż ta odpowiedź na górze. Tak. To, to na górze nas w ogóle nie przeraża, a to na dole jest straszne. I okej, okay, już chyba ostatni nasz slajd tak naprawdę to jest takie kroki dla, dla ludzi, gdzie mogą rozpocząć. Więc przede wszystkim fajnie pójść sobie na grupę która, lokalną, która zajmuje się technologią, w której pracujemy, jeśli tak naprawdę wśród Was jest mało deweloperów, ale z programistami pewnie większość z Was pracuje. Warto ich zachęcić, zobacz, pokazać im, że coś w ogóle się dzieje i warto chociaż raz drugi pójść na wykład, pewnie się nie, nie, nie jedna osoba zaczepi. A tak naprawdę kolejnym krokiem po, po kilku wykładach jest to przede wszystkim, żeby, żeby programiści podzielili się swoją wiedzą, żeby wystąpili gdzieś, żeby pokazali na zewnątrz, czym firma się zajmuje. I... No to promowanie w społeczności to jest dobre dla firm, jeśli tak naprawdę szukacie swoich pracowników, jeszcze o tym też mówiliśmy. Więc ostatnie, ostatni punkt jest też dobry taki, żeby dobrze dobierać poziom wydarzeń, które się dzieje i konferencji, i wyjazdów, do tego też, jakich macie programistów i niekoniecznie też na, na siłę wysyłać wszystkich gdzieś na, 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 na konferencję. Tylko dlatego, że jest w dzień wolny od pracy i, i, i jest za darmo. Chociaż oczywiście też z drugiej strony byłoby szkoda wysyłać osoby początkujące i doświadczone na płatną konferencję na wysokim poziomie po angielsku, gdzie też nie do końca mogą z tego najwięcej skorzystać. I to wszystko, co mieliśmy dla Was dzisiaj.